Dzień dobry, to ja, czerwony kapturek. Bardzo, bardzo mi miło. Może jakie zbiory? A to Pałac Zamojskich w Bieżuniu. Stan na chwilę obecną. Tak zabezpieczone, żeby nie kapało do środka. Czekajcie panowie, teraz może skończcie. Tylko szkoda, że nie możemy tam wejść. Jesteśmy przy Pałacu Zamojskich i ten teren obfituje w piękne stare drzewa, przy których rosną piękne grzyby. Ten grzyb to jest czernidłak kołpakowaty. Ciekawy grzyb, ale raczej niezbierany tutaj przez mieszkańców, a niezwykle smaczny. On jest smaczny i dobry, kiedy jest jeszcze młodym owocnikiem, bo kiedy starzeje się, robi się, rozlewa się, taka czerń tu wchodzi na niego i wtedy jest po prostu, tu już taki już szczerniały trochę, tego wyrzucimy. O, i on już jest taki niesmaczny. Jego można wyrzucić, on jest... A tu za nami pałac, o którym opowie Tadek. Pałac Zamojskich. Zbudowany na fundamentach zamku, który tutaj stał w średniowieczu i określany był mianem fortalicji, czyli miejsca ufortyfikowanego. Bliźniaczy zamek, fortalicja stał w bliskiej odległości od tego, to jest w miejscowości Karniszyn. I te dwa zamki były połączone ze sobą tunelem podziemnym, który był wymurowany z czerwonej cegły. Dzisiaj tunel jest niedostępny, ale istnieje faktycznie. Po prawej stronie widzimy zabudowania, w których mieszkała służba. Wcześniej mijaliśmy figurkę Matki Boskiej, która została uszkodzona, kiedy wichura zrzuciła konar. Wykonana jest z piaskowca i jest bardzo piękna. Być może kiedyś doczeka się odrestaurowania. Miejsce to jest ogrodzone i trwają starania o to, żeby odbudować to założenie pałacowe i przyległy park. Prace być może, że zostaną rozpoczęte już niedługo.